Grzegorz Schetyna stracił prawo jazdy. Politek Platformy Obywatelskiej pędził w terenie zabudowanym aż 123 km na godzinę. Grzegorz Schetyna to prominentny polityk platformy. Przez cztery lata zasiadał w fotelu przewodniczącego tej partii. Był także marszałkiem Sejmu wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych i ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Dziś jest posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Polityk stracił dziś prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Grzegorz Schetyna jechał aż 123 km na godzinę w terenie zabudowanym. Policja zatrzymała go w miejscowości sierakówek między Gostyninem a Kutnem. W województwie Mazowieckim. Szanowni Państwo, potwierdzam, że straciłem dziś prawo jazdy na trzy miesiące. Nie zasłaniałem się immunitetem. Przyjąłem z pokorą pierwszy od ponad 25 lat mandat. Byłem przekonany, że opuściłem już teren zabudowany. Popełniłem błąd. Przepraszam. Także gorzes na tłumaczył się w mediach społecznościowych. Za przekroczenie prędkości aż o 73 km na godzinę polityk został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i dziesięcioma punktami karnymi i utraconymi to prawo jazdy na trzy miesiące. W listopadzie ubiegłego roku za podobne wykroczenie ukarany został Donald Tusk.